Środa, 1 luty 2023 roku, miesiąc na boku, a ja witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mam Gadane. Odcinek ten będzie inny niż zwykle, ano dlatego, że na samym początku, w pierwszej kolejności, proszę Was o to, żebyście udostępniali ten materiał. Dlaczego, dowiecie się później, oraz obejrzeli do końca, a jeśli nie chcecie tego w całości oglądać, to na pewno gdzieś tam zaznaczę na timeline moment, który jest dla mnie dzisiaj ważniejszy, żebyście sobie zobaczyli. A w tym odcinku mam zamiar opowiedzieć, co się działo w styczniu, bo trochę się działo, stąd brak absolutny czasu na jakiekolwiek przygody z GoPro i nagranie nawet czegokolwiek, serio, więc zapraszam do oglądania i już pokazuję, co się działo. Co zatem działo się w tym styczniu? Ano, zrobiliśmy sobie wymianę płota, gdzieś tam około 150 metrów, panel plus podmurówka, także stary już tutaj był dosyć w opłakanym stanie, nie mówiąc już o tym, że tamta część od granicy z sąsiadami była fatalna, bez podmurówki, a wiadomo, w dobie ASF, gdzie hodowane są te świnki, no to wszystko musi być zgodnie z przepisami, chociaż tak do końca nie wiadomo, czy jest, no ale zrobiliśmy gdzieś tam koło 160 metrów. Także jak zwykle Ed Budzik wpadł, pomógł, sami to byśmy do dzisiaj tego nie zrobili, a no a poszło sprawnie, 3-4 dni i wszystko było git. Co więcej, wczoraj z Pima Agro przyjechał pan Artur, dowiózł mi części do cockerlinga, te zagarniacze. Już to pokazuję, jak wygląda. Wszystko ładnie, pięknie. Oczywiście na pierwszy rzut oka, jak zwykle. Długościowo są ok. No ale znowu pojawił się taki problem, że jak widać gołym okiem, ten stary jest węższy. Te pasują na dwie skrajne, te nie wiem, to no, dwa skrajne zagarniacze pasują, bo są szersze. No a te środkowe są minimalnie węższe. Przez co no pokażę, co muszę zrobić. No ale znowu jakaś przygoda, której się nie spodziewałem zupełnie. A no już innych w ofercie nie miał, więc no to postanowiłem, że na szybko coś tam przerobię. I o tym, co tam przerobię, za chwilę Wam pokażę. No, więc klamra, która to wszystko trzyma, była za wąska, znaczy się no zagarnąć był za szeroki, więc musiałem na długości około 10 cm w sumie 10 cm, w sumie gdzieś tam może z centymetr z szerokości ściąć. Także teraz już tam będzie wszystko git, mam nadzieję. Ale no kurczę, kolejne zaskoczenie, no ale jeśli już nic więcej nie szło zrobić, no to trudno, no trzeba było takie coś tutaj wymyślić i to zrobiłem. Tutaj już sobie czeka brama. Brama czeka na warunki pogodowe, żeby można było ją założyć. Aż przyjdzie na wierzch panel 3D i tutaj na jeszcze jeden wjazd. Na razie stara jeszcze jest na stałe przymocowana. No, zrobimy miksa, jeśli chodzi o przeróbkę, jeśli chodzi o otwieranie. I jak już otworzymy, będzie się otwierało inaczej, no to też nam to będzie na rękę. Poza tym zmieniła się długość i tam
No i żeby było wszystko ładnie w jednym stylu, żeby było jednakowe, to spawałem tam taką bramę. No a jeśli chodzi o główny punkt dzisiejszego odcinka, no to kto mnie obserwuje w mediach społecznościowych lub też jest moim znajomym na Facebooku, to wie, że jakiś czas temu gruchnęła informacja, że stoczę swoją debiutancką walkę w formule MMA. Tak, 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 wiem, że musiało mnie nieźle pogrzać, no ale ani chwili się nie zastanawiałem, jak padła propozycja, więc 19 marca o godzinie 17 w Wągrowcu odbędzie się gala, na której właśnie stoczę walkę. No i właśnie, tak sobie wymyśliłem, że będę żebrał o kasę. Co to oznacza? No oznacza to, że jak doskonale wiecie, powszechnym jest reklamowanie się na ciele w formie tatuaży, jakiś henny czy też naklejek. Więc poszukuję sponsorów. No ale teraz, żeby nie było, że ola Boga. Tak sobie to obmyśliłem, że chciałbym do tej zabawy przede wszystkim w pierwszej kolejności zaprosić firmy, z którymi współpracuję. Czy to z branży rolniczej, czy jakiekolwiek firmy, z jakimi współpracuję. Lub też jeśli jesteś firmą z okolic Wągrowca i chcesz się zareklamować na ciele, no to też zachęcam do kontaktu. Myślę, że nie problem jest się ze mną skontaktować. No ale konkrety. Konkrety są takie, że wymyśliłem, iż całość pozyskanych w ten sposób środków przeznaczę na cele charytatywne. I to nieważne, ile uzbieramy. Myślę, że jeszcze coś od siebie dorzucę, jeśli kwota nie będzie zadowalająca. Ja tych pieniędzy generalnie nie potrzebuję, ale myślę, że w ten sposób jak najbardziej możemy gdzieś tam pomóc. Nie będę oszukiwał, na pewno pomożemy jakimś dzieciakom i jeszcze dokładnie nie ma sprecyzowanego, co to będzie, ale na pewno chciałbym pomóc jakimś dzieciakom, więc zachęcam do właśnie tak jak mówiłem, firmy, z którymi współpracuję. Już tam pewne firmy nawet same się zgłosiły, także spoko. I zachęcam właśnie do tego, żebyśmy się może dogadali odnośnie właśnie takiego sposobu zareklamowania na ciele. No nie ukrywajmy, na pewno też jeszcze tu o tym wspomnę, jakie to były firmy, nie będzie wiadomo, mowy o kwotach, ale na pewno będą jakieś podziękowania jeszcze na YouTubie i nie tylko. Także tak jak prosiłem na początku odcinka, kto może, niech udostępnia i do zobaczenia. Krótki, bo krótki, jeśli chodzi o informacje ze stycznia, ale myślę, że tutaj akurat najważniejsze były te informacje, które wrzuciłem na końcu. Znaczy dla mnie były najważniejsze, więc zachęcam do pomocy. Do zobaczenia. Cześć.